należy zakończyć proces dekomunizacji w Rzeczpospolitej Polskiej. Dla takich symboli nie ma miejsca w wolnej Polsce. Tylko się cieszyć, że ta zakłamana historia w końcu się odkłamuje. Jest to miejsce historii, upamiętniające historię. No i no, wydarzyło się to, co się wydarzyło. Nie ma pomnika. To może być potraktowane jako z naszej strony prowokacja przez Rosję i będzie tylko właśnie przyczynkiem do tego, by zniszczyć chociażby groby i pomniki w Katyniu. Też mam kłopot z tym, że cały czas w polskiej przestrzeni publicznej funkcjonują symbole, które komuś mogą kojarzyć się z Rosją. Ci, którzy wciąż w tym żołnierzu chcą zobaczyć wyzwoliciela, niech postawią przed swoimi oczami młodą dziewczynę z miejscowości Książ z maja 1945 roku, która będąc świadkiem gwałtu na dwóch kobietach przez żołnierzy sowieckich została zastrzelona na miejscu. I jesteśmy w debacie dnia. Polsat News, Agnieszka Gozdyra. Dobry wieczór. W studiu ze mną Miłosz Motyka, PSL. Dobry wieczór. Dobry, Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. I Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie. Jak ten materiał emitowaliśmy, to panowie już weszli w dyskusję, ale ja chcę chwilę poczekać z tym obalaniem pomników, bo to akurat rzecz taka, która przez wielu Polaków była pożądana. Natomiast za godzinę zaczyna się debata we Francji. Marine Le Pen i Emmanuel Macron zderzą się w takiej debacie, która dla 1/4 Francuzów, którzy jeszcze się wahają, może być decydująca. 1/4 Francuzów mówi, że wyniki tej debaty mogą zdecydować, jak oni oddadzą swój głos w tę niedzielę. A mówimy o tym dlatego, że to jest bardzo istotne dla tej części świata, dla relacji z Rosją, być może dla losów wojny na Ukrainie. Panie pośle, komu pan kibicuje? Chciałam pana zapytać najpierw. Ja mogę państwu powiedzieć to, co mówię od samego początku, jak rozpoczęła się kampania wyborcza we Francji, że uważam, że to jest sprawa wewnętrzna Francji, dlatego że Polska będzie współpracowała z każdym prezydentem Francji. Jest to, pamiętajmy, bardzo istotny nasz partner zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jest to państwo, które posiada broń atomową i naprawdę tutaj, niezależnie od tego wyboru, jaki będzie Francuzów, to ja zapewniam państwa, mimo tego, co za chwilę będą starali się państwu pewnie wmówić posłowie opozycji, to naprawdę nie, ten wybór nie będzie rzutował na strategiczne kwestie, które są związane ze współpracą polityczną, współpracą militarną i współpracą gospodarczą. Czyli, panie pośle, mówi pan, że jeżeli wygrałaby w niedzielę Marine Le Pen, która mówi, że Krym był zawsze w rosyjskiej strefie wpływów i wiemy, że brała tłuste pożyczki z Kremla i wiemy, że po prostu broni de facto polityki Kremla, to nic się nie stanie. Ja powiem, to nie będzie tak, to miało znaczenia dla naszej części różne świata. Zagrożenia, zarówno jeśli chodzi o tą kandydatkę, ale pamiętajmy o tym, że nie ma w tym momencie kwestii, żebyśmy my tutaj i pani redaktor i my mieli wpływ na Francuzów, którzy podejmą taką był decyzję, o to, że ale ja pani odpowiem. Proces wyborczy we Francji. Nie, nie, został powiem tak. Antysemitą. Premier Mateusz Morawiecki, no zupełnie niepotrzebne słowa Emmanuela Macrona, które pokazywały jednak w jakiej sytuacji przedwyborczej on się znajduje, który jednak wiemy o tym, że ma swoje problemy, ale niezależnie od tego, i to naprawdę jest najistotniejsze, dzisiaj Polska jest liderem wsparcia dla Ukrainy i Francja, niezależnie od tego, czy Macron, czy Le Pen, po prostu muszą dostrzegać, jak ważną rolę odgrywa nasze państwo i według mnie dużo ważniejszym elementem jest kwestia zjednoczenia polskich polityków w kontekście wojny na Ukrainie niż próby ingerowania w wybory we Francji, bo ja o tych zagrożeniach, o których mówiła pani, wiem, bo jestem posłem z Komisji do Spraw Służb Specjalnych i dla mnie najważniejszy jest polski interes narodowy i zdaję sobie sprawę z tego. Ale pan mówi, że to nie będzie miało wpływu, kto wygra tak naprawdę. Powiem pani tak, nie mam takiego wpływu. Od kilku minut pan prowadzi taki wywód, że nie ma znaczenia, kto wygra te wybory we Francji. Ani ja, nie mam takiego wpływu, ani ja, ani panowie posłowie, ani pani redaktor na wybory. Ale ja nie o to pytam, tylko pytam o to, jak się zmieni Francja po tym, jak wygra. To powiem pani tak, panie pośle, ale są jeszcze inni rozmówcy. Ale to pani mnie zapytała, to ja odpowiem. Od razu. Powiem pani tak, możemy spotkać się
po wyborach i odpowiedzieć na temat tego, jak będzie układała się kwestia współpracy gospodarczej. Panie pośle, pan w ogóle nie dajmy panu posłowi spokój, bo się męczy. Ale to chyba pan sobie panie pośle, przepraszam, nie, bo jest 5 minut, pan nie odpowiedział de facto na pytanie. Dlatego powiedziałem, że szkoda czasu. To, co pan poseł Krajewski mówi, że to jest wewnętrzna sprawa Francuzów, to jest truizm. To jest oczywista oczywistość, jest prawda. No to widzi pan, no to pan mówi to samo, co ja. Panie pośle, teraz się pan z nadawania na odbiór. Teraz tak. To jest dyskusja, wie pan, jak pan... To, w jakim kierunku będzie kierowała się polityka francuska w zakresie NATO, czyli na przykład tego, co proponuje pani Marine Le Pen, wyjścia z dowództwa, ścisłego dowództwa NATO przez Francję, albo rozbijania solidarności Unii Europejskiej. Ona jest przeciwko sankcjom, dalszym sankcjom na Rosję, odchodzenia od sprowadzania im surowców z Rosji. Ona jest przeciwko kolejnym sankcjom na Rosję. Ona wprost otrzymywała pieniądze na swoją kampanię. Ale ja jej nie bronię z Rosji. Momencie, pan ja teraz słucha, a ja teraz problemu. Mówię, jak, tak jak no, ja panu nie przerywałem, panu nie przerywał panu pan mi poseł. Właśnie, panie Mirka, nie przerywa pan cały czas. Bardzo pan, pana dlatego, proszę. Naprawdę, ale, stanowczo jak już pana nie dorosło do kultury. Kultury. Panie, jak już nie dorosło to do kultury. Żeby pani redaktor... Nie da się panie, panu. Panie pośle, stanowczo pana tutaj, proszę, po żeby pan wycieczki, nie przerywał, dlatego, że nie pozwala pan to proszę, żeby pani reagowała. Bardzo pana proszę. Ja też tylko o to proszę. Wszystkich, ale pana najbardziej w tym momencie. Ja też. Pana proszę, żeby pan się po prostu potrafił zachować. Już? Wyjście Francji ze ścisłego dowództwa NATO, zastopowanie kolejnych sankcji nakładanych na Rosję, o czym mówi wprost pani Marine Le Pen, jest po prostu działaniem sprzecznym z interesem Polski, bo to po prostu osłabia solidarność europejską, to wzmacnia pośrednio Rosję. Ona wprost odwołuje się do tego, że jest za rozmowami z Władimirem Putinem. Oczywiście, że Emmanuel Macron nie jest, myślę, przywódcą, który w czasie tego kryzysu się sprawdził, bo ani Francja, ani Niemcy liderami tej ostrej polityki wobec Rosji nie byli. Natomiast i tak Emmanuel Macron podjął działania, które stoją w kontrze wobec słów pani Marine Le Pen mówiącej o tym, że Ukraina leży w strefie wpływów rosyjskiej. To jest skandaliczne i od tej kandydacji, od tej kandydatki należy się odciąć, a nie próbować pływać, że to jest wybór Francuzów. Oczywiście, że tak. Dla Polski Emmanuel Macron jest znacznie lepszym wyborem niż pani Marine Le Pen. Ja tylko zacytuję, Władimir Zełenski powiedział, że nie chce stracić relacji z Macronem, ale też powiedział, że Marine Le Pen musi zrozumieć swoje błędy, zmienić stanowisko odnośnie Rosji. Ona jest w ogóle w tej chwili persona non grata w Ukrainie. Panie pośle. Przyznam, że... Nie ma znaczenia, kto wygra? To jest gigantyczne znaczenie ma, kto wygra, no bo gdyby to nie miało znaczenia, to równie dobrze można by tych wyborów w ogóle nie przeprowadzać, a Francję uznać za państwo nieistniejące. No oczywiście, że ma większe, no że ma gigantyczne znaczenie. Tylko dziwi mnie to takie naprawdę dość płytkie lawirowanie pana posła Krajewskiego z tym, że no to bez znaczenia, w sumie nie, to bez różnicy. Bo, co to jest sprawa? Jest dwójka kandydatów. Panie, niech pan posłucha chwilę. Ale pan tu jest... No właśnie jestem, bo chcę posłuchać pana posła. Panowie, tutaj nie radzi, naprawdę za moment będzie tak, że reżyserka redaktor będzie włączała mikrofon tylko temu, kto dokładnie akurat jest przy głosie, bo chyba inaczej się nie da robić. Pan Myrcha teraz mówi. Naprawdę, mniejsza nerwowość, chwilkę posłuchać i będziemy mogli się kulturalnie odnieść. Ja tak jak wysłuchałem cały czas pana zdania. Jest dwójka kandydatów. Jeżeli jeden wybór jest złym, a Marine Le Pen jest wyborem złym dla Polski, dla przyszłości Unii i NATO, to Macron jest wyborem dobrym. To nie ma czegoś pomiędzy. Nie może wygrać trzeci kandydat, albo oni we dwójkę jednocześnie. Więc jeśli Le Pen jest wyborem złym, Macron jest ale wyborem pan dobrym. Widzi, że jest też nie ma ta pani wyborem dość dobrym, czy wystarczająco dobrym dla prawie połowy Francuzów. Z jakiegoś powodu Francja jest tak bardzo mocno też podzielona i też mówi się, że jest jednak prorosyjska w dużej mierze, cokolwiek to oznacza dzisiaj. I to jest problem, abstrahując od tego, kto będzie wybrany. Oczywiście, my mówimy o tym, co będzie lepsze z punktu widzenia Polski. Mhm. Dla nas... I Ukraina. Oczywiście Ukrainy i te części Europy. Dla nas kluczowym jest utrzymanie stabilności Unii Europejskiej i przede wszystkim stabilności NATO. Jeżeli połowa Francuzów uważa, że ich przyszłość nie jest w strukturach unijnych, ani w strukturach NATO, jest to jeden gigantyczny, jest to gigantyczny problem. Jeśli to jest dla nich najistotniejsze, bo zdaje się, że tam jednak najbardziej się liczy kasa po prostu w tych wyborach, a sprawy ukraińskie mają mniejsze znaczenie. Ale chciałam zapytać, czy jest tak, że jeżeli wygra Emmanuel Macron, tak jak wskazują to w tym momencie sondaże, to my naprawimy swoje relacje? Czy przestaną takie oskarżenia padać właśnie, że nasz premier jest antysemitą? Czy my przestaniemy krytykować tak mocno politykę Francji, bo jest potrzebna jedność europejska w tym momencie, a nie kłótnie i awantury?
Panie pośle. Tak, ja odniosę się do tego, dlatego że to jest niezrozumienie tej mojej wypowiedzi ze strony panów posłów, ale to jest naturalne, bo posłowie z opozycji chcą się po prostu różnić. Jak mogę jeszcze powiedzieć tylko jednej rzeczy. Może pan mówi niewyraźnie. Ale to wie pan co, albo nieczytelnie. Pan znowu przerywa, prosił pan o to, żeby pan ale nie traćmy na to wróćmy czasu. Dokładnie do meritum sprawy. Dlaczego to jest szczególnie istotne? Bo panowie zapomnieli w swojej wypowiedzi o tym, że Emmanuel Macron mówił, że on cały czas prowadzi dialog i rozmawia z Władimirem Putinem, żeby po pierwsze nie doprowadzić do wojny na Ukrainie, osiągając całkowite fiasko. Po kilkudziesięciu dniach mówi, że Władimir Putin go oszukał i Macron ma problem, ponieważ potrzebował sukcesu politycznego, a niestety dla Ukrainy i dla całego świata nie doprowadził do tego, że jego naiwna polityka po prostu nie spotkała się z jakimkolwiek zrozumieniem w Kremlu. Ale to na Kremlu. Wie pan, ale i to teraz jest się, jeszcze jeden element. Putin nie słucha. Ale Francja przewodzi Unii Europejskiej i Macron po prostu dlatego szukał tej rozmowy. To nie były tylko rozmowy francusko-rosyjskie, ale była to kwestia, jak Unia Europejska zareaguje choćby w postaci sankcji, na ewentualną agresję. Ale drugi element jest jeszcze bardziej istotny. Pani redaktor, zwróćmy uwagę na to, że wiele firm francuskich za zgodą i wręcz takim wsparciem całej administracji prezydenckiej i prezydenta Macrona pozostało w Rosji, prowadząc swoją działalność gospodarczą, bo przecież mówiliśmy wielokrotnie, również u pani redaktor w programach pojawiła się kwestia bojkotu takich firm jak Auchan, jak Decathlon, jak Leroy Merlin, które wbrew tendencji, bym powiedział, światowej, że większość poważnych firm wycofywała się z rynku rosyjskiego tuż po agresji, niestety władze francuskie pokazują, jak duża jest zależność między gospodarką francuską i politykami francuskimi, a gospodarką rosyjską i politykami rosyjskimi. Pokazują to władze węgierskie, pokazuje to kanclerz Scholz, że też ma z tym problem. I w ogóle Europa, teraz pan Arkadiusz Myrcha, ma problem właśnie z tą jednością. I to jest sedno sprawy. Chciałem skończyć. PiS nigdy nie miał problemu, żeby publicznie wypowiadać się na tematy wyborów w innych krajach. Nie było problemu, żeby oficjalnie popierać pana Trumpa. Ogłosić jego zwycięstwo nawet. Ogłosili nawet zwycięstwo przed ogłoszeniem oficjalnym ogłoszeniem wyniku wyborów. Nie było problemem, żeby popierać pana Viktora Orbana. Nie było problemu, żeby pani Marine Le Pen przywitać w Warszawie jak oficjalną głowę państwa. Przecież ona była potraktowana, nie będąc jeszcze prezydentem, nie będąc oficjalnym reprezentantem Francji, była przywitana przez władze Polski, przez premiera Morawieckiego, jakby była tym prezydentem Francji. Nie było problemem dla pana premiera Morawieckiego, żeby wielokrotnie stawać w jednym szeregu z wszystkimi prorosyjskimi politykami w Unii Europejskiej. Premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński, politycy. Panie pośle, no bo pan siedzi naprawdę, No widzę pan, że pan jakiś... Naprawdę, no. Czy to jest potrzebne? No naprawdę, panie pośle, ale to pan jakąś dziecinadę tu uprawia. Ale nie wiem, o co chodzi, pan posłowie. Rozumiem, że jest sugestia taka, że pan tak ekspansywnie na teren pana posła. Mam się jeszcze przesunąć. Po prostu się do tego odnieść, jak pani... Znamy pana prywatnie, naprawdę, jest pan bardzo spokojnym człowiekiem. Program pan jest wyjątkowo nerwowy. Nie, rozumiem, że kamery, ja wiem, że te relacje PiS-u z prorosyjskimi politykami są bardzo dla was kłopotliwe. Widzicie to i widzicie to po relacjach z Orbanem. Ale to Jarek mówi cały czas. Dlatego, bo państwo się, panowie się odnieście do tego, co powiedziałem o błędach polityki prezydenta Macrona i o kwestiach związanych z tym, jak silne są powiązania francusko-rosyjskie i z punktu widzenia Polski. Ale my mówimy o tym. Nikt tego nie neguje, panie pośle. Właśnie chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, panie redaktor. Ale rozmawiamy do zrozumienia francuskiej polityki. Czy w ogóle Europa zdoła zerwać ze swoimi czy sympatiami, czy biznesowymi powiązaniami z Moskwą? Wszyscy to rozumiemy, tylko mam wrażenie, że jeden z bohaterów naszej rozmowy tego nie rozumie. Pani Marine Le Pen, która uważa, że nie dość, że nie trzeba zrywać tych relacji gospodarczych, ba, trzeba chronić obecnie istniejące relacje gospodarcze. Skoro ona mówi, że nakładanie sankcji na Rosję jest bezsensowne, że nadal Europa powinna kupować gaz i ropę, no to jak my możemy
możemy budować przyszłość Europy w odcięciu od rosyjskich surowców, o których pan w tej chwili mówi, skoro pani Marine Le Pen mówi wprost do tego, że, o tym, żeby je trzeba kupować. Więc czy zostaniemy na placu boju sami z wezwaniami premiera Morawieckiego do zaostrzenia sankcji, bo nie będzie jedności w Europie? To znaczy tak, no, zgadzamy się co do tego, że polityka Emmanuela Macrona jest po prostu zbyt miękka, że zbyt nachalnie, no, próbując wykręcić numer do Władimira Putina, zachowuje się jak, no, może nie będę dyplomatyczny, ale jak telemarketer, a nie jak przywódca Unii Europejskiej, który powinien przodować w nakładaniu sankcji na Rosję. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości co do tego, po której stronie jest Marine Le Pen. Ona w ogóle, abstrahując już od tego, że jest prorosyjska, no to mówi wprost o działaniach, które będą rozbijały solidarność europejską. Ta wojna nie skończy się w najbliższym czasie. Coraz częściej słyszymy o tym, tak. Mhm. I tam to jest powoli... Jakie tam są prognozy co do tego, ile to potrwa? Już trwa powrót sporej grupy ludzi na Ukrainę. Mhm. Już trwa powrót sporej grupy ludzi, dlatego że oni się przyzwyczajają do tej sytuacji i uważają, że ta wojna potrwa jeszcze długo. I właśnie dlatego potrzebne jest kolejne rozszerzanie, wzmacnianie sankcji, a nie stawianie na polityków, którzy będą tę sytuację rozmiękczać. I niestety, ale tak jak przyczółkiem dla Władimira Putina jest w Unii Europejskiej dzisiaj Budapeszt, tak oby nie, przyczółkiem dla niego stał się również Paryż. Stąd myślę, że w interesie Polski i całego naszego regionu lepszym rozwiązaniem jest po prostu zwycięstwo Emmanuela Macrona. Natomiast no ewidentnie tutaj widać, że PiS się w tej sytuacji pogubił, bo jeżeli pan premier Mateusz Morawiecki apeluje do wszystkich i stoi przed urzędem kanclerskim w Berlinie, apelując do kanclerza Scholza o to, aby zaostrzał sankcje, no to pytanie, kiedy stanie przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości albo przed kancelarią premiera na Alejach Ujazdowskich i zaapeluje do swoich urzędników, żeby jednak i do posłów PiSu, żeby przyjmować poprawki Senatu dotyczące blokady importu gazu LPG z Rosji. Tylko jeśli przyjmiemy sami, a nie będzie to unijne, tak, ogólne, to nie będzie to miało taką siłę. No, ta troska o prawo europejskie naprawdę nas ujmuje. Szkoda, że takiej troski... Cieszę, że pan o tym mówi. O prawo unijne politycy PiSu nie mieli wtedy, gdy chociażby chodziło o blokowanie reformy sądownictwa. Albo wtedy, gdy trzeba było nałożyć embargo na węgiel z Rosji. Panie pośle, tylko panie rzeczniku, czytam o tym, że PiS doszedł do porozumienia z Solidarną Polską w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, czy raczej ustawy o Sądzie Najwyższym, że ma trochę być złagodzony ten projekt prezydencki, ale że ma to doprowadzić ostatecznie do uzyskania pieniędzy z Unii, tak? Jest porozumienie? Trudno jest mi powiedzieć, panie redaktor. Ja nie jestem posłem, który pracuje w Komisji Sprawiedliwości, a ona jutro, jak pamiętam, ma zebrać się, żeby kontynuować pracę na ten temat. Ja mogę powiedzieć o swoim zdaniu. Uważam, że warto podjąć ten projekt prezydencki i doprowadzić do zmiany, jeśli chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej. I tutaj jesteśmy konsekwentni od wielu miesięcy. O tym mówimy. Jest tylko kwestia większości w parlamencie. Mam nadzieję, że to jest sprawa ponad podziałami, która zostanie po prostu choćby przez część opozycji przegłosowana razem z Prawem i Sprawiedliwością, tak żeby zmienić kwestie głównie dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. I ta kwestia, jeżeli pozwoli na uruchomienie środków, które zostały wynegocjowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, one wreszcie zostaną uruchomione, chociaż zwracamy uwagę na to, i to mówimy bardzo konsekwentnie, że te sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości to jest domena wyłączna państw narodowych. Mhm. I tak jest zarówno w Hiszpanii, Francji, Włoszech i w Polsce. I będziemy tego bronić, ale jeszcze to... No będziemy tego bronić, ale chcemy dostać pieniądze unijne, w związku z tym bo tu mówimy musimy dojść do porozumienia. O Niemczech, panie pośle, teraz mówimy o Mercha. Francji... Bo pan poseł mówi, że nie wie, czy jest takie porozumienie. Pan słyszał, co tam w kuluarach się mówi? No, jeżeli poseł PiSu mówi, że nic nie wie... To może pan wie coś więcej. Niestety nic na ten temat nie wiem. Wiem jedno, że posłowie Solidarnej Polski zapowiedzieli złożenie poprawek, które w ich ocenie miałyby poprawiać projekt prezydencki. A będzie to pisana preambuła jako instrukcja, jak mają się układać relacje prawodawstwa unijnego i polskiego wzajemne. A to będzie bez znaczenia prawnego. To jest jakaś zwykła symbolika. Niemniej jednak widziałem też projekt
Solidarnej Polski o Sądzie Najwyższym, więc jestem pełen obaw poprawek, które mają być jutro złożone podczas pracy komisji. Ale jeśli jest porozumienie, to właśnie może jest to już wszystko dogadane, krótko mówiąc. Może tak. Może nie, no zobaczymy, co się zadzieje oczywiście jutro i jaki będzie ostateczny wynik głosowania. Natomiast pamiętajmy, że kluczem, jakby głównym grzechem, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jest upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa, która to jest źródłem wszystkich kolejnych wadliwie obsadzanych przez sędziów instytucji, w tym także Izby Dyscyplinarnej czy innych izb w Sądzie Najwyższym, czy też sądów powszechnych. Jeżeli pan prezydent zakłada, że niewłaściwie powołani sędziowie w Izbie Dyscyplinarnej mogą teraz sobie spokojnie pójść na stan spoczynku i tak naprawdę udawać, że nic się przez ostatnie lata nie zadziało, że nie było skandalicznego ścigania sędziów, że nie było wadliwych nominacji, że nie było należycie pobieranych sowitych wynagrodzeń, bo pamiętajmy, że Izba Dyscyplinarna ma dużo większe pieniądze niż pozostałe inne izby w Sądzie Najwyższym, no to ciężko tu mówić o jakimś porozumieniu, choć abstrahując od tego, że ciężko mówić o porozumieniu w zakresie praworządności, bo prawa się albo przestrzega, ale, albo się nie przestrzega. Tak jak mówię, już też marszałek Terlecki sugeruje, że jest, tak, takie porozumienie. Ale tak, no to pan premier Morawiecki zgodził się na powiązanie wypłat środków europejskich z praworządnością i to, że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną i drugim krokiem będzie przywrócenie praworządności, to jest zobowiązanie się pana premiera Morawieckiego do wykonania postanowień, które sam podjął. Natomiast wydaje się, że te poprawki, o których mówiła Solidarna Polska, one nie rozwiązują problemu i w naszym odczuciu likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest przejście tych sędziów, którzy do tej pory byli wadliwie wybrani do Izby Dyscyplinarnej, w stan spoczynku lub powrót do poprzedniej pracy. A jeśli ma powstać nowa izba, Izba Odpowiedzialności Zawodowej, to ona musi składać z tych sędziów, którzy już w Sądzie Najwyższym byli powołani przez poprzednią KRS, czyli tych sędziów, którzy mają przynajmniej 7 lat stażu pracy w Sądzie Najwyższym. To daje gwarancję tego, że te sprawy nie będą oceniane pod kątem politycznym i to nie sędziowie wybrani przez NeoKRS. To jest drugi warunek i to jest właśnie drugi warunek. A trzeci warunek to jest przywrócenie do orzekania bezwzględnie tych sędziów, którzy byli odsunięci od tego orzekania przez Izbę Dyscyplinarną. I sędzia Tuleja i oczywiście i muszą bezwzględnie. I zresztą to są warunki, o których mówi m.in. Ursula von der Leyen, Komisja Europejska. I te warunki, tylko spełnienie ich daje gwarancję tego, że środki z Krajowego Planu Odbudowy będą odblokowane. Inaczej ten projekt po prostu takich gwarancji nie daje, a PiS po prostu gra na czas. Po prostu i likwidację Izby Dyscyplinarnej, czy stawiacie warunki tak, jak PSL je stawia? Ja powiedziałem już w poprzedniej mojej wypowiedzi, źródłem problemu jest funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Bo stąd nasze poprawki. Tak, tak, i w tym kierunku będą szły poprawki. Ich przyjęcie dopiero otworzy pole do jakiejkolwiek dyskusji. Bo co z tego, że zlikwiduje się Izbę Dyscyplinarną, jak dalej będzie istniała upolityczniona, niezgodnie z konstytucją powołana Krajowa Rada Sądownictwa, która nadal będzie wybierała sędziów do izby, która będzie nazwana na nowo. No przecież to będziemy, będziemy w tym samym miejscu, tylko że ta izba będzie się nazywała inaczej. Czy starczy wam głosów do przepchnięcia tych zmian, do przegłosowania tych zmian, czy pożegnamy się z unijnymi pieniędzmi po prostu? No tak, to nie jest kwestia pożegnania się z unijnymi środkami, ale pani redaktor o tym wie, tylko jest jedna rzecz. Ja mam nadzieję, że posłowie opozycji, szczególnie ci, których bym określił, że mogą być konstruktywni w pracach nad projektem prezydenckim, bo to jest projekt wiodący. Jestem przekonany, że jeżeli mamy wspólny cel w postaci uruchomienia tych środków, ale również poprawy całej kwestii dyscyplinarnej odpowiedzialności sędziów, to wtedy mamy wspólny mianownik i jesteśmy w stanie przeprowadzić te zmiany w parlamencie. Chciałbym, żeby partykularne interesy poszczególnych posłów nie wzięły góry nad interesem wspólnym. Jaki jest na przykład partykularny interes pana Myrchy? Przede wszystkim to, co mówił pan poseł Myrcha, który jednoznacznie pokazał, że po prostu Platforma Obywatelska nie chce konstruktywnie na ten temat rozmawiać, dlatego nie ma tutaj chęci znalezienia złotego środka, żeby można było mówić o skutecznej odpowiedzialności sędziów, bo pamiętajmy o tym, że ale Prawo i Sprawiedliwość... mówi, że nie chce odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów? Powiem tak, generalnie te zmiany... To jest ktoś, kto mówi, że sędziowie mają być bezkarni, hulaj dusza, generalnie to, co proponowaliśmy zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem, to jest kwestia związana z poszukiwaniem rozwiązań, które przede wszystkim usprawnią wymiar sprawiedliwości i zbudują większe zaufanie do sędziów,
Panie pośle, tylko że usprawnianie nie poszło ekipie ministra Ziobry, to usłyszeliśmy od najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że usprawnianie się nie udało. Ja dlatego też uważam, że trzeba zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Uważam, że ten projekt prezydencki generalnie jest dobrą propozycją, ale zwracam uwagę na to, na co nie zwracają uwagi posłowie opozycji, że pamiętajmy o tym, że Unia Europejska nie może łamać traktatów i musi zdawać sobie sprawę z tego, że wymiar sprawiedliwości to jest kwestia naszego modelu krajowego, zgodnego z konstytucją. Zgodnego z konstytucją. Na początku musi być tak, że sędziowie w Polsce muszą być właściwie obsadzeni. I wtedy ci sędziowie będą wydawali prawdziwe wyroki w kwestiach po prostu rozwodowych, spadkowych, karnych, każdych. Tak. I dzisiaj sędziowie są powoływani zgodnie z konstytucją, zgodnie z polskim prawem. I właśnie Bruksela mówi inaczej. Ale to jest punkt widzenia totalnej opozycji, która od 2015 roku robi wszystko, żeby przekonać... Ale ja nie widziałem tam pana posła Merkę, bo to chyba nie jest zbyt poważne. Jestem załamany, bo kolega ma chyba wykształcenie prawnicze, jeszcze dobrze pamiętam. Poseł Merka po prostu jest typowym przedstawicielem totalnej opozycji, więc nie szuka kompromisu, nie szuka rozwiązań, które usprawniłyby wymiar sprawiedliwości. A nie pośle tylko jakby założyć, że politycy nie szukają w ogóle rozwiązań? Nie, politycy szukają, ale odpowiedzialni politycy. Powiedziałem również o posłach. Z poziomu demagogii przechodzimy na poziom faktów. My poparliśmy ratyfikację Europejskiego Funduszu Odbudowy. My poparliśmy ratyfikację Europejskiego Funduszu Odbudowy, tylko mówiliśmy od początku o tym, żebyście pamiętali, że musicie przestrzegać prawa. A wy z tym macie ewidentny problem. A jak pan mówi, że to jest między innymi tylko i wyłącznie kwestia nasza wewnętrzna, tu ustrój sądów, to dlaczego w takim wypadku, panie pośle, przepraszam, że wejdę trochę w rolę pani redaktor, wycofaliście się z zapisów dotyczących szybszego przejścia sędziów Sądu Najwyższego, między innymi pani ówczesnej prezes Sądu Najwyższego, w stan spoczynku i musieliście pod wpływem Brukseli przywrócić poprzednie zapisy. Dlaczego? Wie pan, tutaj pani redaktor jest, tak jak pan powiedział, od zadawania pytań, ale ja panu nawet odpowiem, bo powiem panu tak. My szukamy dialogu i porozumienia i robimy Wycofaliście się pod wpływem Brukseli. I nawet te nasze argumenty trafiły do posłów PSL-u, którzy poparli. Dosłownie dwa zdania. Poparli, dobrze? Pan choćby to w tym głosowaniu, co pan mówił. Uśmiecham się już, bo trochę z bezradności, jak słyszę naprawdę pełne demagogii wypowiedzi pana posła, bo go znam i wiem, że tak prywatnie on pewnie by się nawet nie zgodził ze słowami, które tutaj wypowiada, ale wiem, że partyjny... Bo wiem, jaki jest partyjny przekaz, ale okej, przyjmuję to do wiadomości. Problemem jest Krajowa Rada Sądownictwa, bo jesteśmy jedynym państwem w Europie, gdzie politycy są na początku łańcucha wyborczego i na końcu łańcucha wyborczego. Tylko od polityków PiS zależy, kto będzie w KRS-ie i od polityków Polska KRS została wykluczona z Europejskiej Sieci. Nie ma żadnego wpływu na polski wymiar sprawiedliwości. I dopóki Krajowa Rada Sądownictwa się nie zmieni, możecie nazywać sobie 100 i sprawiedliwych dyscyplinarnych. Pamiętam, jak tylko posłowie PiS-u mówili dwa lata temu, że powołanie Izby Dyscyplinarnej wyleczy wymiar sądownictwa ze wszystkich patologii. Dlatego jest tylko gorzej. Za chwilę eksperci o wojnie w Ukrainie. Dziękuję panowie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za moment. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik Intensywne Serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka. Dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają. Na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40 roku życia? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy.
Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Liporedium 40+, co ważne, zawiera substancję wspierającą metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Chmelowe Mistrzostwa Świata. Kategoria lekkość ciemnego piwa. Przeciwnicy delikatnie, siatycki czerny lekko. Idą łeb w łeb, ale czerny wybija się lekkością. Siatecki, ciemne piwo, a lekkie. Czerny w rękach sędziów i... tak, wygrywa lekkim smakiem. Siatecki! Siatecki ciemny, a lekki. Ten miś najlepsze dni ma już za sobą, ale to dowód na to, że jest kochany. Dlatego niech stary niedźwiedź mocno śpi. Oto robot odkurzający Roomba J7+, który wie, gdzie sprzątać, a gdzie nie. iRobot, a ty bądź sobą. Ma się ten komfort. Ty też możesz taki mieć. Teraz w sklepach Komfort łazienki, podłogi i kuchnie taniej o VAT lub więcej. Na przykład ten Gresso w wzorze marmuru, jedynie 49,90. Kupuj w 160 sklepach i na komfort.pl. My w Gettingbanku uważamy, że im mniej miejsca zajmujemy w Twoim życiu, tym dla Ciebie wygodniej. Na przykład, gdy oszczędzanie chodzi Ci po głowie, otwierasz wygodnie lokatę online lub w placówce. Załóż lokatę na nowe środki, zyskaj do 3,5% w skali roku. Link 4 the best. Według rankingu gazety w Link 4 najlepsze. I zamów OC w Link 4. Myślisz o nowej łazience? Zrobimy ją dla Ciebie pod klucz. Nie martw się o fachowców, my ich zapewniamy. Wybierz produkty w wyjątkowych cenach i stwórz kompleksowy projekt łazienki marzeń. Oferta, projekt, montaż. Wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Jakie jest Twoje ulubione bio? Enerbio. Napój owsiany Enerbio z ekologicznego, pełnoziarnistego owsa bez glutenu. Taki skład to rozumiem. I taki napój dodaję do kawy. Albo do potreningowego szejka. Piąteczek, piątunio. Wow. No wow. Luz, orzeszki z pieca nie tłuszczą palców. Luz, ale lepiej to sprawdzę. Felix, orzeszki z pieca. Delikatne i bez tłuszczu. Matka natura, ojciec Felix. Jaki jest twój wymarzony samochód? Elektryczny do miasta? 4x4 w terenie. Sportowy niemiecki samochód. Czy hybrydowy na dłuższe trasy. Gdy jedyne, czego potrzebujesz, to mieć wszystko. Nowy Opel Grandland Plug-in Hybrid. Ty, które Lays wybierzesz na spotkanie? Zobacz, co się dzieje, kiedy najlepsza paczka wkracza do akcji. Kompleksowe ubezpieczenie PZU Auto to wsparcie na każdym etapie obsługi szkody. Teraz w atrakcyjnej cenie. Dowiedz się więcej. Działeczka, mużyczka, zimna łomżunia. Dziewczyny grają w kometkę, grają skwiarczy. Koledzy jak łąża, leżakują powoli. Łysy, Bolek, Radziu. A, i ten zaraz będzie chciał grzbyła. To szybciutko, powolutko. Łomża leżakuje w swoim tempie. Jedzeniowe grzeszki? Na zgagę i niestrawność sięgnij po lek polecanej i sprawdzonej przez wielu marki. O, znam go! To Famotydyna Ranigast. Jedyny taki lek, który działa szybko i długo.
A do tego jest w mini tabletce. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Famotydyna Ranigast. Sięgnij po lek polecanej marki na zgagę i niestrawność. Kiedyś pieniądzom zagrażali piraci i sztormy, a dziś jak już to bardziej inflacja. Dlatego pomagamy chronić wartość twoich pieniędzy. Wybierz mocne 4% na lokacie mobilnej z kontem dla ciebie. Crédit Agricole. Twój bank pełen korzyści. You ready? Come on, let's go. KFC Poke. Twój ulubiony kurczak, świeże warzywa i porcja ryżu. Spróbuj i zachwyć się bogactwem smaków KFC. A w tej części debaty dnia obraz wojny okiem ekspertów, którymi są dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. I pan pułkownik Piotr Lewandowski, były dowódca batalionu ochrony bazy w Rydzikowie. Dobry wieczór panie pułkowniku. Dobry wieczór panie redaktor. Chcę zapytać najpierw o to, czym Rosja się chwali w ostatnich godzinach. Testy nowej międzykontynentalnej rakiety batalistycznej RS-28 Sarmat, nazywanej czy znanej jako Szatan. Szatan 2, to wprawdzie niby twierdzą propagandowe media, ale ma to być rakieta, jakiej nie ma żaden inny kraj. Ma ona pokonywać wszelkie systemy obrony przeciwrakietowej i miała zostać wystrzelona z kosmodromu Prysiecka na północnym zachodzie Rosji, trafić w cele na półwyspie Kamczatka. Czy to jest nowa, jakaś wspaniała, tajemnicza, czy coraz mniej tajemnicza broń Rosji? Pani redaktor, może zacznę. Przede wszystkim Rosja wielokrotnie ogłaszała super broń. Czy były to torpedy, czy były to pociski rakietowe, czy był to czołg T-14 Armata, który pojawia się wyłącznie na defiladach. Oczywiście nie znaczy, że Rosja nie posiada zdolności konstruowania groźnych broni. Natomiast jeżeli nawet jest to broń rzeczywiście stanowiąca nowe rozdanie, to biorąc pod uwagę, że jest w fazie prototypu, tak, no to jej taktyczne użycie to są lata. No, Rosja po prostu kompensuje wizerunkowe straty, które poniosła na Ukrainie. Czyli bardziej propaganda niż broń, której ma się bać świat teraz, tak? Tak mamy to czytać. Aha. Zdecydowanie tak. Panie doktorze, bo wczoraj też eksperci zwracali uwagę na to, że tak naprawdę Rosja musiała przyspieszyć, czy przyspieszyła ten atak w Donbasie, bo musiała jakoś pokazać się światu no, od takiej mocniejszej strony po tej katastrofie wizerunkowej związanej z krążownikiem Moskwa. Tak, to jest jedno. Druga rzecz to jest zbliżająca się rocznica 9 maja. Władimir Putin jest bardzo przywiązany do takich symbolicznych dat i najprawdopodobniej oczekiwano, że ta szybka wojna z Ukrainą umożliwi Rosji organizację z wielką pompą obchodów kolejnej rocznicy zakończenia II wojny światowej. W związku z tym, że ten plan pierwotny się nie udał, a Władimir Putin koniecznie chce mieć jakieś zwycięstwo na dzień zwycięstwa, to mam wrażenie, że ta ofensywa, którą obserwujemy od kilku dni, która też na razie nie przynosi jakichś spektakularnych sukcesów z punktu widzenia wojsk rosyjskich, no jest też ukierunkowana na to, by przed 9 maja móc jakiś sukces taki terytorialno-polityczny odtrąbić. Jakiś. Ale mniejszy niż był on spodziewany, tak? Czy zamierzony? No tak, znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili to, w co celuje w wymiarze takim politycznym w Kreml, to jest po pierwsze utrzymanie stanu posiadania na tych terenach, które już zostały zajęte, czyli mam na myśli i te tereny, które kontrolują rosyjskie wojska w Donbasie, oraz to, co nazywamy tak zwanym lądowym korytarzem na Krym, tak, czyli łączącym Federację Rosyjską z Krymem. Jeśli padnie Mariupol, a wiele na to wskazuje, że
rzeczywiście, bo to już nawet same siły ukraińskie, które tam się bronią, mówią, że to jest kwestia, nie wiem, godzin, no może dni, tak, kiedy to miasto upadnie, jeżeli nie będzie wsparcia jakiegoś poważniejszego, a raczej tego się chyba nie należy spodziewać, no to w tym momencie jakby utrzymanie tego stanu posiadania i próba tak naprawdę przekucia tego stanu posiadania terytorialnego w jakiś też sukces polityczny, czyli być może próba proklamowania tam kolejnych takich pseudoseparatystycznych republik ludowych, a w konsekwencji ich próba anektowania do terytorium Rosji, no mam wrażenie, że to jest taki plan minimum, który chciałby Władimir Putin zrealizować, aby móc pochwalić się tym jako takim politycznym zwycięstwem, które pozwoli mu na potrzeby wewnętrzne przedstawić to jako sukces i oczywiście tym samym wzmocnić swoją pozycję polityczną wewnątrz Rosji. Która też ma być nadwątlona, bo podobno coraz więcej osób w jego otoczeniu w ogóle kwestionuje zasadność tej wojny, panie pułkowniku, i coraz więcej generałów, chociaż boją się, to jednak jest zdania, że to w jakiejś dalszej perspektywie, tak twierdzą zachodnie wywiady, po prostu osłabi bardzo mocno Rosję. Panie redaktor, skoro twierdzą tak zachodnie wywiady, zapewne tak jest. Natomiast ja byłbym bardzo ostrożny w tego typu takich interpretacjach, bo pamiętajmy, że wojna toczy się też w obszarze propagandowym i na chwilę obecną mimo wszystko takich żadnych oddolnych ruchów z konkretnymi efektami nie widzimy. Więc ja mimo wszystko zachowuję co do takich doniesień pewien dystans. Nie, ja nie mówię, że generałowie lada dzień, lada godzina obalą Putina, bo tego nie będzie. Natomiast no chyba wszyscy już, nawet najbardziej ślepi, przepraszam, na Kremlu, widzą, że ta wojna no nie idzie tak, jak miała iść. Ale ja sądzę, że generałowie mają większy problem z tym, że armia, którą mieli przygotować do konfliktu, zupełnie sobie w nim nie radzi. Natomiast zapewne ich być może jakieś oddolne frustracje czy problemy mogą po części wynikać z tego, że to się będzie wiązało z poważnymi konsekwencjami, jeżeli nie powiedzie się ofensywa w Donbasie. Czyli że polecą głowy, tak? Po prostu. Proszę? Czyli że polecą głowy. No mówiąc kolokwialnie, te głowy już zaczęły lecieć. Na razie dość ostrożnie, ale z tego się może zbierać całkiem spora piramida. No malowniczo. Pan to opisał, panie pułkowniku. Panie doktorze, bo też jak pytam znawców tematu, to mówią, że akurat już w tej chwili widać, że w Donbasie no, Rosjanom, delikatnie mówiąc, nie idzie tak, jak iść powinno. Więc czy ta piramida za chwilę zacznie się układać? To jest bardzo możliwe. Znaczy, ja cały czas to podkreślam, że my po 24 lutego na wielu poziomach weszliśmy na taki teren nieznany, na terra incognita. To znaczy na Rosjanie przekroczyli Rubikon, bo nie spodziewaliśmy się, że rozpoczną tego typu wojnę. Rozpoczęli. Zachód, który zareagował naprawdę bezprecedensowo, jeśli idzie o pakiety sankcyjne, już piąty unijny pakiet, kolejny najprawdopodobniej po drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji, będzie dyskutowany. Wreszcie wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Myślę, że to jest też coś, czego Rosjanie się nie spodziewali. Nie spodziewali się takiego ataku sankcyjnego, ale też nie spodziewali się tego, że świat zachodni będzie jednak Ukrainę wspierał. Ja przypomnę słowa Władimira Putina z tej słynnej nocy, kiedy on ogłaszał rozpoczęcie wojny, kiedy mówił, że i ostrzegam tutaj państwa zachodnie, żeby nie wspierały Ukrainy militarnie i mam nadzieję, że mnie usłyszano. No widzimy, że być może usłyszano, ale te słowa słusznie zignorowano i tak naprawdę Zachód też robi swoje. I w związku z tym, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że na tych różnych poziomach jesteśmy na terenie nieznanym, to tak naprawdę konsekwencje tej kumulacji mogą być naprawdę nieprzewidywalne. I być może ta euforia, którą na razie obserwujemy w Rosji, taka propagandowa, a przynajmniej to, co się leje z propagandowych mediów rosyjskich, a tam rzeczywiście poziom tak naprawdę
naprawdę nienawiści, jaki się leje wobec Ukraińców, który ma zmobilizować też poparcie Rosjan dla przywódcy, jakby skonsolidować społeczeństwo wokół przywódcy rosyjskiego, że to też się może posypać, no bo to wszystko jest oparte na kłamstwie. Pytanie, jak długo tego typu skumulowane kłamstwo w tak szczególnych okolicznościach, w takiej kumulacji różnych nowych czynników, w ramach których działamy, jak długo to się może utrzymać? Może się utrzymać miesiące, ale ja też nie wykluczam, że może dynamika będzie inna i nas po raz kolejny zaskoczy. Wczoraj to, o czym pan mówi, to nastawienie społeczeństwa rosyjskiego w tym programie zostało nazwane nacjonalistycznym amokiem i chyba, jeśli chodzi o sporą część społeczeństwa, to dobrze oddaje to, co się tam dzieje, te nastroje. Panie pułkowniku, to ja dopytam o to uzbrojenie Ukrainy. Wczoraj Pentagon o tym, że zostały dostarczone części zamienne i komponenty do odbudowy i naprawy floty samolotów w siłach zbrojnych Ukrainy. I takie zdanie, że w tej chwili w ogóle Ukraina ma więcej statków powietrznych niż miała na początku. Niektórzy zaczęli upatrywać w tym komunikatu, że w ogóle dostali te samoloty w końcu. Jak to w końcu jest? Panie redaktor, najkrócej mógłbym powiedzieć, że nie wiem. Ale jak pan ogląda taką konferencję, to wnioskuje pan z niej więcej niż laik. Pewnie tak. Panie redaktor, myślę, że możemy śmiało takie przypuszczenie wysnuć, że nie o wszystkich dostawach broni wiemy. I słusznie, tak? Stany Zjednoczone informują jak gdyby nieco dla opinii publicznej, zarówno własnej, jak i światowej, o tym, co planują dostarczyć i tak dalej. Natomiast ja mam mocne wewnętrzne przekonanie, że poza tymi informacjami płynie obecnie bardzo konkretne wsparcie dla armii ukraińskiej i to zgodnie z zapotrzebowaniami armii ukraińskiej. Czyli Stany Zjednoczone mają pełne informacje, specyfikacje, czego armia ukraińska potrzebuje. Stany Zjednoczone, wykorzystując swoje możliwości, zdobywają to i wysyłają na Ukrainę. A może jeszcze w ten sposób. Czy te możliwości dozbrajania przez Zachód Ukrainy są też nieskończone? Tak? Czy to wystarczy? Czy w którym momencie też Zachód wyczerpie swoje możliwości dozbrajania Ukrainy? Śledząc wypowiedzi ekspertów zachodnich, na przykład amerykańskich, oni w tej chwili, jeżeli chodzi o pewne rodzaje uzbrojenia, dochodzą już do granicy, kiedy zaczną naruszać własne zasoby strategiczne. Przynajmniej tak twierdzą eksperci amerykańscy. Widzi pan, i o to mi chodzi właśnie, tak? Do którego to jest, bo na przykład kanclerz Scholz już mówi, my z zasobów Bundeswehry już nic nie damy, bo wtedy my naruszymy własne bezpieczeństwo. Tak czy inaczej, te zasoby na pewno wyczerpią się jeszcze w tym roku, chyba że kraje przestawią się na produkcję wojenną w ramach Lend-Lease na przykład, na potrzeby Ukrainy. No to taka ustawa w Stanach została przyjęta, jeśli się nie mylę właśnie. Tak, ale na razie Stany Zjednoczone na razie dostarczają w jej ramach gotową broń i to po części broń. No powiedzmy, transportery M113 to jest sprzęt, który debiutował w Wietnamie, wielokrotnie modernizowany, no ale dalej jest to sprzęt, który Stany Zjednoczone planowały wycofać 5 lat temu. Więc na razie idzie taką szeroką strugą też ten sprzęt, a ja mówię o przestawieniu produkcji zbrojeniówki na potrzeby wojny na Ukrainie. To jest troszeczkę inny poziom wsparcia. Tak, czy teraz będzie tak, że ileś krajów, które chcą i są zaangażowane w pomoc dla Ukrainy, panie doktorze, zacznie tę produkcję tak przestawiać, wiedząc, że to jest jedyny moment, jedyna okazja, żeby zakończyć ten konflikt i dobić Rosję, żeby przez ileś kolejnych lat już nie podniosła ręki na żadne inne państwo? No myślę, że to jest właśnie ten dylemat, przed którym bardzo wiele krajów stoi, bo jeśli Ukraina tę wojnę przegra i Rosjanie utrzymają swój stan posiadania terytorialnego i być może to się zakończy aneksjami kolejnych terytoriów, to będziemy mieli tak naprawdę tylko pauzę
w drodze Władimira Putina, znaczy tej konfrontacyjnej drodze, na którą wszedł w relacjach z Zachodem, bo z punktu widzenia reżimu kremlowskiego sytuacja jest zero-jedynkowa, to znaczy Rosja się nie może cofnąć. I w związku z tym, jeśli odniesie sukces na Ukrainie, to tym sukcesem się na pewno, znaczy zadowoli się na pewien czas, ale na pewno nie zrezygnuje z tych kluczowych postulatów, które są na liście kremlowskiej. Wracam cały czas do tych propozycji traktatów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa, które Rosja zaproponowała w grudniu ubiegłego roku. I z pewnością będą dalej według tej listy próbowali swoje cele realizować. Tym bardziej, że nie zakładam, że Zachód zniesie sankcje wobec Rosji, które zostały wprowadzone ze względu na agresję wobec Ukrainy. A więc będzie to kolejnym tak naprawdę powodem dla Rosji, by tę rozgrywkę dalej prowadzić z Zachodem w taki sposób, by doprowadzić do przesilenia. To jest pan optymistą, jeśli chodzi o sankcje, bo nie wszyscy eksperci, których pytam, są tak przekonani, biorąc pod uwagę, że już teraz takie kraje jak Węgry mówią, że do sankcji się na przykład nie dołączą. Dla mnie to, co jest optymistyczne z ostatnich dni, to to, że na przykład takie kraje jak Francja mówią już bardzo mocno o tym, że trzeba jakby w ramach kolejnych pakietów sankcyjnych przechodzić do sankcjonowania tych elementów, które rzeczywiście są wrażliwe z punktu widzenia rosyjskiej gospodarki, czyli na przykład wprowadzania pewnych restrykcji dotyczących ropy. Mam wrażenie, że też Berlin dojrzewa do tego typu decyzji i tak naprawdę jest bardzo prawdopodobne, że już w przyszłym tygodniu te rozmowy, które już się toczą w Brukseli w sprawie restrykcji dotyczących importu rosyjskiej ropy, one faktycznie przyspieszą i że nie wiem, czy to będzie embargo, czy to może będzie jakiś instrument fiskalny, czyli na przykład nakładający jakieś podatki albo cła na rosyjską ropę, a więc podnoszący koszty sprowadzania tego surowca przez tych, którzy dalej chcieliby to robić, a tym samym zmniejszając atrakcyjność rosyjskiej ropy, mam wrażenie, że dojrzewamy do tych decyzji, a jeśli by one zostały wdrożone, no to rzeczywiście może mieć to naprawdę bardzo poważne konsekwencje dla rosyjskiego budżetu, bo o ile węgiel, to są raptem 4 miliardy. Tak, o tyle reszta surowców to już jest duży problem. Pan wspomniał o... Produkty naftowe to jest około 180 miliardów tak. dolarów. To są Pan wspomniał o Francji, tylko powiem, że za 10 minut rusza debata ta decydująca między dwójką kandydatów. Na koniec, panie pułkowniku, zapytam, bo parlament Finlandii, tam jest debata, 8 na 10 ugrupowań mówi, chcemy do NATO, więc zmienia się w ogóle świat nie tak, jak chciał Putin. Czy pan by dzisiaj obstawił, tak, że to jest koniec wojskowej potęgi Rosji? To jest koniec obrazu tej potęgi, jaki mieliśmy, to nie tylko ze względu na wstąpienie Finlandii, być może Szwecji do NATO. Natomiast z pozycji strategicznej to dla Rosji wstąpienie Finlandii do NATO to jest w zasadzie taki czarny sen. To jest koszmar, tak? Dlatego, że zupełnie, może nie zupełnie, ale w istotny sposób zmienia się równowaga sił. Tak przy okazji, ja też miałem okazję z żołnierzami fińskimi służyć w Afganistanie razem i jest to bardzo solidne wsparcie. Są to świetnie wyszkoleni i przygotowani żołnierze, więc jest to istotna zmiana. I mają wprawę z tym, jak sobie radzić z Rosjanami i zdaje się, że się ich w ogóle już nie boją. Bo mają doświadczenie. Przede wszystkim nie lubią. I nie lubią, i dają temu wyraz i w memach, i w gestach, i w tej akcesji do NATO. Panowie, dziękuję bardzo. Pułkownik Piotr Lewandowski, były dowódca Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie. I dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję za dziś. Dziękuję. Państwa zapraszam na jutro i na raport już za kilka chwil. Dziękuję, do zobaczenia. Wstrząsnęła całym światem. Dlatego stale przekazujemy wiarygodne informacje o trwającym konflikcie. Najważniejsze wydarzenia oraz relacje reporterskie z kraju. Spójrzmy, co dzieje się.